Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Słowo dzisiejsze to nie mówili. Dzisiaj Pan Jezus znowu nie pozwala nam mówić, to znaczy apostołom, modląc się tym słowem. Słuchajcie, naprowadził mnie na Duch Święty na taką refleksję, że często chyba za bardzo szafujemy takimi stwierdzeniami: Bóg mi powiedział, Bóg mi pokazał, Duch Święty mi wskazał to, Duch Święty mi wskazał tamto, Matka Boża mi powiedziała to czy tamto. Czasami niektórzy, słuchając z boku, mówią: to może ktoś miał jakieś objawienie prywatne, a może anioł stąpił z nieba. Często, słuchajcie, jakieś nasze natchnienia, wewnętrzne przekonania, czasem nasze rozeznawanie, które oczywiście może być jak najbardziej głosem Pana Boga, może być głosem Ducha Świętego, ale często niech ono, wydaje się, Pan Jezus chce, jakby pozostało na poziomie takim, gdzie właśnie, czy wczoraj nie wstępuj do wsi, czy dzisiaj nie mów, nie mówcie o tym nikomu. W znaczeniu takim, żeby to pozostało na poziomie naszego serca, w intymnej relacji z Jezusem, w tajemnicy tej relacji. Nie wszystko trzeba wywalić na zewnątrz. Nie o wszystkim trzeba opowiedzieć, nie o wszystkim trzeba mówić. Czasami Pan Jezus mówi subtelnie do naszego serca nie po to, żebyśmy wokół opowiadali, że Bóg mi to powiedział, tylko po to, żebyśmy przyjęli to słowo, rozeznali sytuację życiową czy decyzję, którą mamy podjąć, zachowali to w swoim sercu, jak Maryja, która przechowywała wszystkie te sprawy w swoim sercu, ale wiedziała, jak ma postąpić. Po prostu czasami w rzeczywistości naszej religijnej, duchowej też potrzeba dyskrecji. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do jutra.